Musisz uważać na to, co mówi. Kiedyś takie sprawy. Tylko za. Może? Jeśli myślisz, że. Mam już dość tej paplaniny. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo. 3 sztuki mroku północy. Tylko nie wypal wszystkiego naraz. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Zakaj, to lepiej się w nic nie pakować. Niektórzy. To się chyba nigdy nie. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Mam już dość tej paplaniny. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Musisz uważać na to, co mówisz. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Ludzie zawsze gadają. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Czekaj. Chciałbym zdobyć księgi traktujące o magii. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera, można mu zaufać. Możesz przejść. Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje.
Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Zapewne masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. Mam już.